tvpodkarpacie.pl. Rok 2015 był niezwykle obfity, jeśli chodzi o odkrycia archeologiczne w naszym regionie. Muzeum Historyczne w Sanoku postanowiło najbardziej aktywnych kolekcjonerów, archeologów uhonorować drobnymi pamiątkami. Ich współpraca z placówką okazuje się być bezcenną i kluczową. Tegoroczne zbiory to przede wszystkim zasługa pana Tomasza Podolaka ze Srogowa Górnego oraz obecnych na spotkaniu Roberta Fedyka i Łukasza Solona. W ziemi można znaleźć fantastyczne rzeczy i po prostu wiele rzeczy jest nieodkrytych jeszcze. Można to znaleźć, jeżeli się chce, jeżeli się ma szczęście. Tutaj wiedza jest może mniej potrzebna w przypadku poszukiwań amatorskich. W przypadku poszukiwań profesjonalnych wiadomo, archeolodzy mają określone miejsca, które są wytypowane do poszukiwań. Są to punkty osadnicze. Wiadomo, ludzie osiedlali się nad ciekami wodnymi, na terasach nadwodnych, na wzgórzach. Dlatego archeolodzy po prostu mają ułatwione zadanie w typowaniu miejsc do poszukiwań. Wszystkie rzeczy archeologiczne, jakie odnajduję, oddaję do muzeum, gdyż uważam, że tu jest ich miejsce i tu powinny być. I zachęcam każdego poszukiwacza i mam grono dużo znajomych ludzi, którzy jeżeli znajdą jakieś zabytki archeologiczne, po prostu, jeżeli nie chcą sami się ujawnić, przekazują przeze mnie do Muzeum Sanockiego w Sanoku. Największe emocje są w miejscach niespodziewanych. Tam, gdzie są stanowiska archeologiczne, emocje są mniejsze, gdyż możemy się spodziewać pewnych przedmiotów. Natomiast w miejscach przypadkowych te emocje nieraz są znacznie większe, bo nie wiemy, czy jest to zabytek archeologiczny, czy na przykład puszka po piwie albo kapsel od butelki. Jest po prostu adrenalina. No myślę, że takim ostatnim znaleziskiem, może nie najcenniejszym, ale było podczas wspólnych poszukiwań na grodzisku w Sanoku, na Zamczysku tak zwanym, gdzie po prostu uciekał nam cały czas sygnał, no i nie dawaliśmy za wygraną i po prostu został znaleziony grosz praski, gdzie po prostu nawet nie spodziewaliśmy się, że uda nam się znaleźć srebrną monetę. Także no, to nie jest jakieś cenne znalezisko, ale fajne, nie? I przede wszystkim bardzo dobre uczucie. Ile muzeum historyczne kosztują archeolodzy? Pani Joanna Przybyła, zastępca dyrektora, odpowiada zdecydowanie. Archeolodzy są dla nas bezcenni. Pod nie wymienię, gdyż to są dla nas po prostu bezcenni. O najcenniejszych skarbach odnalezionych w ziemi podczas tegorocznych prac opowiada archeolog Piotr Kotowicz. Zwraca uwagę taka piękna zapinka z wczesnej epoki żelaza, około VII wieku przed naszą erą. Chowana fragmentarycznie, odkryta właśnie przypadkowo, ale no, nie ma takich zabytków właściwie w ogóle w kolekcjach muzealnych tutaj południowo-wschodniej Polski. No niewątpliwie sensacją ostatnich lat są znaleziska związane z Celtami. Tu Państwo pisaliście o tej bransolecie celtyckiej znalezionej przez Tomasza Podolaka. Otóż okazało się, że są kolejne zabytki związane z Celtami. Jest to skarb przedmiotów żelaznych, tutaj go prezentuję, na który składa się taki półkosek, nóż żelazny, radlica żelazna i trzy takie toporki czy ciosły około drugiego wieku przed naszą erą, więc zakopane razem te wszystkie zabytki, chociaż on znalazł je w rozproszeniu, ale takim wtórnym. Na wystawie jest prezentowane, dostarczone nam przez Łukasza Solona skarb z Woli Sękowej. O nim Państwu już nieco wspominałem, no ale to jest też unikat w naczyniu brązowym, które przybyło do nas gdzieś z Bałkanów, z Chorwacji czy Słowenii. Znaleziono skręty brązowe, czyli takie spiralki małe brązowe. To też jest VII-VIII wiek przed naszą erą, początek epoki żelaza. Nie ma takiego naczynia w Europie. Wysłaliśmy dziesiątki maili do profesorów właściwie z całej Europy zajmujących się epoką brązu, wczesną epoką żelaza. Nikt nie zna podobnego zabytku, jest to unikat. Mamy znaleziska z czasów rzymskich i znowu znalezisko właściwie ostatnich dni czy tygodni. Grób rzymski, na który składa się fragment miecza. Grób. Tak, ciałopalny grób odkryty przez Tomasza Podolaka. To jest drugi wiek, prawdopodobnie drugi wiek naszej ery już. I tutaj mamy okucie od kotła, mamy też imacz, elementy tarczy, w ogóle fragment być może drugiego miecza. Także co ciekawe, no, w tym miejscu liczymy, że będzie całe cmentarzysko i jeszcze w tym roku chcemy przeprowadzić tam badania
kopaliskowe. Czy się uda? Zobaczymy. Jeżeli rzeczywiście potwierdzi się, że tam w tym miejscu jest dawny cmentarz Wandalów, plemienia Wandalów, no to jest to kolejna fantastyczna dla nas informacja. Mamy zabytki z wczesnego średniowiecza także i to, co ciekawe, po raz pierwszy być może związane jest z ludem Awarów, koczowniczymi Awarami, którzy mieszkali na terenie Kotliny Karpackiej od VI do VIII wieku. Te wędzidła, te wszystkie przedmioty też były odkryte razem, być może tworzyły rodzaj skarbu żelaznego, ukrytego przez właściciela i tutaj mamy być może właśnie do czynienia z zabytkami koczowniczych Awarów, którzy kontaktowali się ze Słowianami, którzy już wtedy mieszkali. Z wczesnego średniowiecza no, mamy też chociażby przekazane przez pana Jacka Mączkę Ostroga Wielkomorawska, Strepczy z IX wieku naszej ery, też rarytas, którego do tej pory nie mieliśmy tutaj na naszym terenie, ale która dobrze się wpisuje w znaleziska z grodziska Choroszczy w Trepczy. Tam też znaleziono z tego czasu, z IX wieku, liczne zabytki wiązane właśnie z kulturą wielkomorawską, czyli z kulturą rozwijającą się na terenie właśnie dzisiejszych Moraw, Czech i Słowacji. Mamy też radlice wczesnośredniowieczne, też z tego okresu mniej więcej. No i z takich tutaj też rarytasów, które no właściwie takiego zabytku nie mamy u siebie i on też zaraz właściwie trafi na wystawę tutaj, którą przygotowujemy, dotyczącą wojskowości na terenie ziemi sanockiej. Jest ten fantastyczny miecz z XII wieku, znaleziony w Bieszczadach i dzięki Robertowi Fedykowi właśnie trafił do naszych zbiorów. Będziemy go jeszcze prześwietlać rentgenem, bo jest szansa, że tu się zachowały napisy dawne na nim. Często na takich mieczach były napisy inwokacyjne. Często, no w tym czasie już może producentów mieczy mniej, ale też się zdarzają, więc być może, że uda się też powiedzieć, gdzie ten miecz został wytworzony, ale no, został on znaleziony właściwie na samej granicy polsko-słowackiej dzisiejszej, czyli średniowiecznej granicy rusko-węgierskiej i jest śladem penetracji Bieszczadów w tym czasie. To jest miejsce niedaleko Przełęczy Łupkowskiej, więc też generalnie blisko szlaku komunikacyjnego, który biegł z Węgier do Polski. No, więc kolejne fantastyczne znalezisko. Mamy też inne militaria, tutaj przez Łukasza Salona, chociażby też taki z XII prawdopodobnie wieku, XI-XII wieku przekazany toporek żelazny, który został w okolicach Baligrodu znaleziony. W tamtych okolic w ogóle nie mamy żadnych znalezisk związanych z wczesnym średniowieczem, więc to też jest obraz tego, że cały czas archeolodzy mało wiedzą o tym, co się działo w górach, w tych miejscach bardziej niedostępnych, które wydawałoby się, że były rzadziej odwiedzane przez ludzi. A cała masa tych znalezisk pochodzi też, znaczy nie tych akurat, ale cała masa pochodzi też właśnie z Bieszczad. Jak widzicie Państwo, no tych skarbów jest dużo i to nie są wszystkie, które tu pokazałem. To jest jakiś wybór taki subiektywny tych najciekawszych. Natomiast, jak mówię, jest ich więcej. Dowodem na to jest znalezisko sprzed 3 dni w Jurowcach, fragment srebrnej bransolety z czasów rzymskich, też z II wieku naszej ery, który już został przez nasze koleżanki krakowskie okrzyknięty kolejną sensacją. To jest znalezisko dokonane przez nowego zupełnie pana, który się zaprzyjaźnił z muzeum, pana Mieczysława Skowrońskiego, który co ciekawe na co dzień mieszka w Anglii i tam współpracuje z muzeami angielskimi, penetrując wykrywaczami metali właśnie pola angielskich farmerów. Czyni podobnie jak u nas, czyli wszystkie te znaleziska zgłasza, dostaje certyfikaty, że je znajduje, namierza te wszystkie zabytki odpowiednio. Także jest to w pełni profesjonalne już podejście. Pieniądze na otworzenie wystawy w podziemiach Sanockiego Zamku pochodziły ze środków unijnych. Z kolei środki na konserwację zabytków przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część prac przy odkrytych skarbach pokryto z pieniędzy Muzeum Historycznego. TV Podkarpacie.pl